Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem teraz powiedzieć kilka słów na temat sensora Random. Jest to kontynuacja naszej serii dotyczącej sensorów w Blender Game Engine, stąd ten tytuł BGE tutaj. Ok, zaczynamy. W takim razie przełączę się szybko do sceny, czy też do ustawień Game Logic, przełączę Blendera do Blender Game i w tym przypadku będziemy potrzebowali odrobiny programowania. Dodam jakiś obiekt do sceny, na przykład plane, który będzie nośnikiem naszego sensora. Dodam sensor i ten sensor nazywać się będzie Random. Zobaczcie, jest to bardzo prosty sensor, ale jego działanie można wykorzystać w grach po to, aby generować różnego rodzaju zdarzenia całkowicie losowe. W tym przypadku chciałbym pokazać, jak on działa, korzystając z kodu Pythona, a więc w naszym edytorze dodamy sobie prosty template Pythonowy, który związany jest z grą. To będzie Game Logic Simple. Tutaj mamy tego typu template, to jest taki gotowiec. Jeżeli go tutaj wybiorę, to w tym momencie w edytorze tekstu mam już kod, który można po prostu poprawić i cieszyć się z tego, że będzie działał. Albo martwić się tym, że nie będzie działał, oczywiście. Teraz, aby ten kod użyć, on się tutaj nazywa GameLogicSimple. Mogę go nazwać na przykład a.py. Będzie prościej. Wybieram go sobie z kontrolerów. Dodaję sobie kontroler, który będzie typu Python. I ten kontroler będzie nazywał się a.py. Dokładnie tak, jak nazwałem swój blok tekstu tutaj. Ten blok tekstu będzie trzeba oczywiście poprawić, po to, abyśmy wiedzieli, że coś rzeczywiście działa. Ale zanim to nastąpi, połączę na razie sensor z kontrolerem, uruchomię i będziemy mieli grę, która wydaje się, że działa, ale tak naprawdę to nie działa. I teraz, aby zobaczyć, czy ta gra działa, czy nie, potrzebuję przełączyć się do mojego okienka z logiem i zobaczcie, ile tutaj się wysypało błędów. Gra została uruchomiona, wszystko było dobrze, przez pewien czas przynajmniej. Patrzmy. Tych błędów naprawdę się tutaj wysypało sporo, więc przewinę może za pomocą suwaka. Zobaczmy, w którym miejscu się to skończyło. O, tutaj. Mieliśmy coś takiego, że wczytano preferencje. Po uruchomieniu Blendera wszystko było dobrze. Wystartował silnik gry i natychmiast zaczęły się sypać błędy. Jeżeli taką grę uruchomię jeszcze raz, ustawiając się na samym końcu, wcisnę parę razy Enter w konsoli, to zobaczymy, co się stanie. Proszę bardzo, P i lecą błędy. Escape. Escape, zatrzymałem, więc te błędy są wywołane przez to, że ten mój skrypt jest napisany bardzo niechlujnie i on oczywiście nie odpowiada temu, co mam na scenie, dlatego nie ma szans to poprawnie działać. Ale ponieważ chcę pokazać, jak działa ten sensor random, a nie tłumaczyć akurat programowania w Pythonie, to po prostu szybko sobie poprawimy ten skrypt tak, żeby działał. Na początku wezmę może usunę część pustych linii i teraz mamy tutaj coś takiego jak aktu, nie będzie to potrzebne, a sensor w naszym przypadku nie nazywa się mySensor, tylko random. Taką nazwę muszę tu wpisać. Random. Teraz to będzie już działało trochę lepiej. I teraz, ponieważ nie mam już nic do aktywacji, nie mam jakiegoś aktuatora, więc ta zmienna typu aktu również nie będzie prawidłowa, więc mogę to usunąć. I zamiast tego napiszę sobie print. I tutaj, tak jak sprawdzaliśmy przy sensorze always, jakieś słowo. Na przykład positive. A tutaj oczywiście zrobimy to inaczej. Napiszemy print negative. I w ten sposób będziemy wiedzieli, która z tych gałązek instrukcji if zadziałała. Czy nasz sensor rzeczywiście wygenerował sygnał pozytywny czy negatywny i w ogóle jaki. Zobaczymy też, czy ten skrypt jest dobrze napisany. Nadal może tu gdzieś być jakiś błąd, którego w tej chwili nie widzę. No więc teraz przełączam się do naszej konsoli. Najeżdżam myszką na widok 3D. Poza tym oknem ono będzie aktywne, w tym oczywiście sensie, że mam tutaj Linuxa i to wszystko działa. Naciskam P i mamy teraz, zobaczcie, informację, która jest taka dosyć dziwna. Mamy pozytyw, negatyw i to tak leci. Jak zatrzymam grę, to zobaczymy, że to jest pozytywny, negatywny na zmianę. Dosyć dziwnie działa ten nasz random. Ok, no ale mamy teraz wykryte jakieś jego działanie, w związku z tym wszystko wydaje się na razie sensownie i w porządku. Dobra, więc teraz zobaczmy, co jest. To jest ten seed, to jest jedyna jego opcja, która działa w jakiś taki sposób, że generuje po prostu różnego rodzaju serię liczb losowych. I ten sensor będzie się aktywował z różnymi częstotliwościami wtedy. A więc sprawdźmy, jak to działa. Ustawiam teraz jedynkę. Znowuż przywrócę sobie widok tego loga. Uruchomię grę. No i teraz mamy coś innego. Popatrzmy, jak to wyglądało. Mamy na początku pozytyw, negatyw, pozytyw, negatyw, pozytyw, negatyw. Trochę mi się to nie podoba. Działa to w taki dziwny sposób trochę, ponieważ spodziewałbym się i raczej wolałbym, aby tego typu działanie było raczej wzbudzeniem takim zupełnie prostym w pewnym momencie. Więc może zróbmy jeszcze jedną rzecz. Sprawdźmy, jak wygląda przepływ czasu, który tutaj istnieje. W tym momencie będziemy musieli troszeczkę więcej napisać, ale sprawdźmy, co będzie się działo, ponieważ te aktywacje pozytyw, negatyw mogą wykonywać się w różnych momentach czasu. I tak przypuszczam, że i wtedy można było
to zobaczyć. Potrzebujemy tutaj czegoś, co będzie wypisywało nam również czas upływający w grze. W tym momencie dodam sobie do tego klocka pewne property. To property będzie nazywało się timer i nazwę sobie je po prostu literką T, duże T. To będzie zmienna, która jest przechowywana w tym klocku i ona będzie zawierała czas, który bardzo szybko będzie leciał do przodu. Teraz ten czas chciałbym wypisać, korzystając z naszego kodu. I aby to zrobić, potrzebuję mieć informację o tym, co jest wywoływaczem, czy też jaki obiekt jest tak naprawdę właścicielem tego naszego sensora. Tutaj tłumaczę już trochę Python, ale chciałbym zobaczyć rzeczywiście, co działa, co dzieje się tak naprawdę wewnątrz tego sensora. Czy on rzeczywiście jest taki dziwny, że działa na zmianę, czy też trwa to różne ilości pulsów, różne ilości czasu. A więc zamiast print positive napiszemy sobie print ten czas. Z tym, że czas muszę wybrać z wnętrza tej kostki. A wnętrze tej kostki dostało właśnie property, które tutaj jest nazwane T. To jest mój timer. A więc w tym momencie, jeżeli użyję tego mojego property T, w tym momencie będę mógł wypisać czas. A więc napiszę sobie tutaj coś takiego jak ovn i w nawiasie kwadratowym będzie T. To jest w tym momencie odwołanie się do property, które jest na obiekcie, a ovn to jest właśnie ten obiekt. Ten obiekt uzyskaliśmy odwołując się do kontrolera i jego właściciela. Właściciel kontrolera to jest ta kostka. Dobra, nie będę tego teraz tłumaczył, tylko napiszemy sobie po prostu takie coś. Tutaj to wkleję. Myślę, że w ten sposób można by to było mieć ustawione wszystko. No i teraz będziemy mieli tutaj jeszcze jedną informację do napisania. To będzie na przykład positive. Plus own. Przypuszczam, że plusem się łączyło napis. Już teraz chwilowo nie pamiętam. Tu będzie negative. Plus own. Zobaczymy, czy ten skrypt się wykona. Wystarczy tylko uruchomić nasz skrypt, zakończyć i popatrzeć, co pojawiło się w logu. No więc widzimy, że mamy tutaj positive, negative. Wydaje się, że to działa, ale nie do końca. Mamy błąd i mamy tutaj script error, object plain, controller Python, most recent, bla bla bla, can't convert float objects to string. W związku z tym wiemy, że tej liczby, którą chcę tutaj wypisać, nie można skonwertować na napis. Musimy wcześniej napisać jeszcze str i wsadzić wynik działania tej funkcji do napisu, a wtedy już powinno działać. W tym momencie zamieniamy za pomocą funkcję str po prostu napis, który jest liczbą, czy też liczbę na napis, który będzie liczbą. Ok, patrzymy teraz, co będzie. Jak widzimy teraz, dopiero objawia się działanie takie nieregularne tego naszego sensora. A więc jak zatrzymam grę i się przyjrzymy dokładnie temu, co się tutaj dzieje od samego początku, to popatrzmy. Na początku dostajemy pozytywny impuls czasu po 0,01 sekundy. Czyli przypuszczam, że to jest po iluś tam tikach, być może bardzo wcześnie. Potem po jakimś upływie kolejnych tików mamy sygnał negatywny, później pozytywny i od razu negatywny. Pozytywny jest dopiero po 15 setnych, zobaczcie, czyli prawie dwa razy dłużej czekał. Później natychmiast był sygnał negatywny, później czekał znowu 4 setne sekundy, dał sygnał pozytywny i natychmiast negatywny i tak dalej to leci. W związku z tym mam tutaj pewną nieregularność w tych sygnałach, no i być może jest to właśnie sens działania takiego sensora. Sprawdzę jeszcze, co będzie, jeżeli wcisnę sobie tutaj ten True Level Triggering i dam skip na przykład 20. Zobaczymy, co teraz się będzie działo. Przełączam się do naszej konsoli, uruchamiam grę. Oczywiście tutaj trzeba mieć jeszcze jakiś log, tak żeby było widać, co się dzieje. Teraz naciskam P, no i patrzymy, co się dzieje. Zobaczcie, jak to teraz działa. O, widzimy, że trwa to w różnych odstępach czasu różnie i o to właśnie chodzi w działaniu takiego sensora. A więc na początku mieliśmy sygnał pozytywny, później czekaliśmy na niego, a później czekaliśmy do sekundy, później do 3 sekund, później do 4. Także mamy tutaj różne odstępy czasu wyłapane przez ten nasz sensor. I on działa w ten sposób, że daje sygnał pozytywny, a zaraz później sygnał negatywny. W związku z tym, jeżeli mielibyśmy tutaj aktywację jakiegoś aktuatora, to w tym momencie ta aktywacja spowodowałaby, że ten aktuator będzie działał lub będzie się wyłączał. I możemy to sprawdzić, jeżeli wywalimy sobie ten nasz kontroler i dodamy tutaj zwykły aktuator, który steruje na przykład ruchem. Możemy dodać sobie na przykład ruch do tej kostki, który będzie odbywał się na zasadzie losowej. Teraz zwykły kontroler będzie wzbudzany przez ten sensor, będzie przekazywał sterowanie lub zatrzymanie akcji do tego naszego aktuatora. Zobaczmy, jak to będzie działało. Jak widać, są to takie zupełnie losowe zachowania, które
których nie da się przewidzieć. A więc możemy teraz mieć na przykład zanimowane w grze zachowanie losowe jakiegoś obiektu, który będzie na przykład sobie przestawał, później ruszał w losowo wybranych odstępach czasu. Będzie coś robił. No i dzięki temu będziemy mieli akcję taką lub inną i gra stanie się mniej przewidywalna. Ok, myślę, że w tym momencie możemy zakończyć. Działanie tego sensora jest wyjaśnione i wprawdzie, mimo tego, że było dosyć takie proste, to niestety może prowadzić do bardzo skomplikowanych, fajnych zachowań. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia.